Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Idzik, zapraszam na kolejny serwis informacyjny telewizji Sędziszów Małopolski, a w nim m.in. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ropczycach włącza się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Walka z mitami i stereotypami związanymi ze spektrum autyzmu. Celem jest też szerzenie w ogóle wiedzy na temat autyzmu, czym jest autyzm, jak osoby z autyzmem się zachowują. 100 lat nauki, 100 lat wiedzy, 100 lat tradycji. Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach świętuje w tym roku swoje setne urodziny. Będą to dla nas wyjątkowe chwile, wyjątkowy czas. Główne uroczystości jubileuszowe będą miały miejsce 10 czerwca. Grzegorz Otok, młody i utalentowany sztangista z Polski, zrobił wrażenie na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Albanii. Mistrzostwa Świata to już jest strasznie duży poziom, więc czuję takie wyróżnienie. Dietetyk Monika Jałowiec podpowiada, jak uniknąć przybierania na wadze podczas świąt wielkanocnych i po świętach. To czas, który wiąże się z różnymi smakowitościami na stole, co utrudnia utrzymanie masy ciała. Jednakże istnieją triki, które można zastosować, aby nie pozwolić na przyrost kilogramów. Święta to czas, kiedy na naszych stołach pojawiają się różnego rodzaju smakołyki, które często są bardzo kaloryczne. Dlatego też, dbając o swoją sylwetkę i zdrowie, warto zastosować kilka trików, które pozwolą nam cieszyć się smakiem świąt bez zbędnego tycia. Jednym z nich jest wybieranie zdrowszych zamienników dla niezdrowych produktów. Takich produktów jak na przykład majonez, czyli zamienić majonez za jogurt naturalny. Warto też używać zamienników cukru, czyli na przykład ksylitolu lub erytrolu do słodkości, do ciast, które w tym czasie się pojawiają. Warto też zwracać uwagę na to, ile czego nakładamy na talerz, jak również ograniczyć spożycie alkoholu. Jeśli jesteśmy gdzieś w gościach i czasem jest ciężko odmówić tym osobom, które nas goszczą w swoim domu, to na przykład warto z tej gościny wrócić spacerem, czyli też jednocześnie dodać sobie tą aktywność fizyczną. Zdaniem specjalisty, najczęstszym błędem dietetycznym popełnianym podczas świąt jest podjadanie. Łapanie różnych przekąsek, czyli raz zjemy sobie kawałeczek jakiejś szyneczki, jakieś jajeczko, jakąś dodatkową porcję sernika, bo ktoś nas namówi. I tak naprawdę suma summarum nie jesteśmy też w stanie dokładnie ocenić, ile tak naprawdę zjedliśmy. Dietetyk podpowiada również, że ilości spożywanego jedzenia powinny być umiarkowane, a posiłki powinny być spożywane w regularnych odstępach czasu. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy my jesteśmy już najedzeni, czyli nie siedzieć cały czas przy tym stole takim świątecznym, tylko też zwrócić uwagę na to, czy ja już się najadłam, czy odczuwam tą sytość i też po prostu się nie przejadać. Często podczas świąt nie brakuje także alkoholu. Dietetyk zwraca uwagę, że picie alkoholu może mieć wpływ na naszą wagę, dlatego warto wybierać bardziej dietetyczne opcje. Alkohol ma również wpływ, dlatego że alkohol sam w sobie kaloryczny jest. Jest to dość duża kaloryczność również. Alkohol też bardzo często też zwiększa apetyt, czyli też jesteśmy w stanie zjeść trochę więcej. Jeśli chodzi o samo spożycie alkoholu, warto tutaj stawiać na alkohole, które nie są słodkie, czyli czysty alkohol typu wódka lub whisky. Jeśli używamy jakiegoś napoju, łącząc ten alkohol, to warto, żeby była to chociażby napoje typu zero, które same w sobie kalorii nam dodają. Nie będą. Wielkanoc to również czas jajecznych potraw, ale także tutaj można zastosować mniej kaloryczne alternatywy. Dawniej było uznawane, że jajka zawierają dużą ilość cholesterolu, więc też ten cholesterol w naszym organizmie mogą podnosić, ale w ostatnich latach badania udowadniają, że wręcz jajka mogą pomagać w obniżaniu poziomu cholesterolu. Więc dlatego jak najbardziej zachęcam, żeby te jajka jak dalej królowały na stole wielkanocnym, ale już na przykład z innym sosem niż z majonezem. Aby uniknąć przybierania na wadze podczas świąt wielkanocnych i po nich, warto pamiętać o umiarze w jedzeniu, zastosować zdrowsze zamienniki i przekąski, spożywać posiłki w spokoju, zadbać o aktywność fizyczną oraz kontrolować ilość spożywanych kalorii. Jak co roku specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ropczycach włączył się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem tych działań jest zwiększenie świadomości na temat spektrum autyzmu oraz usunięcie mitów i stereotypów z nim związanych.
5 kwietnia w ramach obchodów Dnia Świadomości Autyzmu na rynku w Ropczycach odbyło się spotkanie grup z przedszkoli, podczas którego dzieci miały okazję wziąć udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Organizatorzy wydarzenia postanowili zadbać o integrację dzieci z różnymi potrzebami, a także promować wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wiele osób myśli, że autyzm to choroba, jednak jak podkreśla Dorota Bieszcz-Daniluk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, jest to zaburzenie neurologiczne. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że osoby z autyzmem nie są chore, ale po prostu potrzebują innej formy wsparcia i zrozumienia. Przede wszystkim propagujemy wiedzę na stronie internetowej, na Facebooku. Zawsze organizujemy na początku kwietnia dwa dni, kiedy uczniowie naszej szkoły odwiedzają różne placówki, przedszkola, placówki tutaj oświatowe i nieoświatowe też, urzędy. Szerzą wiedzę na temat autyzmu, częstują słodkościami. Rozmawiają z społeczeństwem tutaj z Ropczyc, z Sędziszowa. Później też mamy, co roku mamy przemarsz, też żeby tutaj się pokazać, żeby też uświadomić ludziom, że wśród nas są właśnie osoby z autyzmem. I u nas tradycją naszego ośrodka jest to, że to nie jest Światowy Dzień Autyzmu, tylko miesiąc autyzmu. Cały miesiąc jest poświęcony osobom z autyzmem. Co roku też mamy konferencję Razem dla Autyzmu, porozmawiajmy o dzieciach. To jest takie hasło corocznych konferencji. Co roku ten inny temat się pojawia, na przykład jak pracujemy z dziećmi, jakie metody stosujemy, co nasz ośrodek oferuje. Elżbieta Gwizdak, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach, podkreśla, że jako nauczyciele mają obowiązek edukować nie tylko uczniów, ale również społeczność lokalną. Jednym z celów jest oswojenie społeczeństwa z zachowaniami osób ze spektrum autyzmu, które czasami mogą wydawać się dziwne czy niezrozumiałe. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i społeczność lokalna mieli wiedzę na temat autyzmu i potrafili zrozumieć, jakie wyzwania stawia on przed ludźmi, którzy z nim żyją. Staramy się szerzyć tą informację, że osoby ze spektrum to i chłopcy, i dziewczęta, i dzieci, i osoby dorosłe. Są to osoby, które mogą mieć trudność w komunikowaniu się, w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Mogą prezentować różnego rodzaju zachowania, które są dla społeczeństwa nie do końca zrozumiałe. I jakby celem naszym jest uświadomienie społeczności, że te osoby żyją wśród nas, a my musimy uczyć się takiego ludzkiego reagowania na te wszystkie zachowania, które obserwujemy. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach to placówka, która oferuje wiele form wsparcia dla rodzin dzieci z autyzmem. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach wsparciem obejmuje dzieci od narodzin do dorosłości. W ośrodku funkcjonuje wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. To jest wsparciem obejmujemy dzieci od narodzin do czasu objęcia dzieci nauką w szkole. Mamy wczesne wspomaganie, jest przedszkole Ogród Dobrych Serc i wszystkie etapy edukacyjne w szkole. I na wszystkich tych szczeblach, których powiedziałam, wsparciem obejmujemy również dzieci i uczniów i osoby ze spektrum autyzmu. Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bernadeta Frysztak wzięła udział w happeningu z okazji Dnia Świadomości Autyzmu. W trakcie wydarzenia pani wicestarosta wygłosiła kilka ważnych słów na temat autyzmu oraz potrzeby zrozumienia tego zaburzenia. Przede wszystkim zrozumieć drugiego człowieka, pochylić się nad jego problemami, nieraz nad jego innością, zachowaniami, które mogą nas zaciekawić, których możemy niejednokrotnie nie rozumieć, ale róbmy wszystko, aby ten człowiek stał nam się bliski w swoich reakcjach, emocjach. Róbmy wszystko, aby zrozumieć autyzm. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to kampania, która trwa przez cały kwiecień. Jej celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu, ale również wyraz akceptacji i solidarności z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Kampania ta ma na celu uświadomienie społeczeństwu, czym tak naprawdę jest autyzm oraz jakie wyzwania stawia przed ludźmi dotkniętymi tym zaburzeniem. W tym roku Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach obchodzi stulecie istnienia. Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 10 czerwca. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Telewizja Sędziszów Małopolski.
Ropczyckie Liceum od wieku kształci i wychowuje młodzież. Tą piękną historię, tradycję i swój jubileusz szkoła uczci w wyjątkowy sposób. Główne uroczystości jubileuszowe będą miały miejsce 10 czerwca tego roku. Jest to sobota i rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienia Pańskiego u nas w Ropczycach przy ulicy Słowackiego. Następnie spotkamy się na międzyszkolnej hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach przy ulicy Konopnickiej obok budynku liceum. I tutaj będzie ta część, główna część, oficjalna część, między innymi część artystyczna. Tutaj spotkamy się z naszymi nauczycielami, mówię z naszymi nauczycielami, bo jestem również absolwentką tego właśnie liceum, dlatego jest to dla mnie też takie osobiste przeżycie. Spotkamy się również z absolwentami oraz sympatykami, z przyjaciółmi naszego liceum. Wśród zaproszonych gości mam nadzieję, że będą również nasi wybitni absolwenci, znani nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Będą to profesorowie wyższych uczelni i na te wyjątkowe chwile czekamy. Jubileusz będzie okazją do przywołania wspomnień, refleksji na temat upływającego czasu. Uświadomi absolwentom, jak ważną rolę w ich życiu odegrała ta szkoła, mówi dyrektor Ropczyckiego Ogólniaka Grażyna Baran. Spotkanie z naszymi nauczycielami, z profesorami, z absolwentami, z koleżankami, z kolegami. Wrócą wspomnienia, wrócą chwile właśnie tamtych dni, kiedy byliśmy uczniami, kiedy siedzieliśmy w tych ławach szkolnych i po prostu troszeczkę inaczej na to popatrzymy. Będzie to dla nas ważne, w tamtym czasie może było konieczne, a teraz to będzie takie ważne wydarzenie, do którego będziemy wracać wspomnieniami, nie tylko w tym dniu 10 czerwca, ale to potem budzi wspomnienia i różne jeszcze więzi na kolejne dni, kolejne lata naszego życia, no można tak powiedzieć. Wicedyrektor szkoły Hubert Paśko przyznaje, że organizacja tak dużego wydarzenia to spore wyzwanie. Na pewno dużym wyzwaniem jest tutaj dotrzeć do absolwentów, którzy mają chęć uczestniczyć w takich uroczystościach. Jednak wiadomo, że wszyscy absolwenci liceum rozjechali się po całym zakątkach Polski, jak również po całym świecie. Tutaj absolwentów mamy czy to w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w takich odległych miejscach jak Chiny, czy Wybrzeże Kości Słoniowej. W związku z tym ciężko było do nich dotrzeć. Co więcej, nie wszyscy uczestnicy, którzy chcą uczestniczyć w tych uroczystościach, też korzystają z mediów społecznościowych, bo wiadomo, że dzisiaj najłatwiejszym sposobem dotarcia do absolwentów czy dotarcia z jakąkolwiek wiadomością są media społecznościowe. Na pewno ci starsi absolwenci mają z tym problem, w związku z tym tutaj była dodatkowa trudność, żeby dotrzeć do nich. Na pewno oprócz takich przyziemnych rzeczy, tutaj w ten sposób mamy problem, wiadomo, jak przy każdej uroczystości, z problemami finansowymi. Tak więc tutaj na pewno potrzebujemy funduszy, które musieliśmy zdobywać w różny sposób. Oczywiście na szczęście tutaj nie ma problemów pod tym względem, jeżeli chodzi o współpracę z lokalnymi firmami, czy też lokalnymi samorządami, które chętnie odpowiadają na takie prośby. To mówimy o wyzwaniach, ale też czasy dosyć trudne, jeśli chodzi o organizację tego typu wydarzenia. Jak najbardziej. Tutaj jeżeli chodzi o te sytuacje, to tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, problem z dotarciem, ale problem też z zaangażowaniem też niektórych osób, które no właśnie boją się, wracamy dopiero tyle co po pandemii, do tych takich czasów w miarę normalnych. Co więcej, jak zaczęliśmy wracać do czasów w miarę normalnych po pandemii, pojawiła się wojna. Tutaj kolejne wyzwanie, które było dla nas i dla absolwentów, bo wiadomo, pomoc Ukraińcom, no i wiadomo, związane z tym braki funduszowe. Także tutaj też dziękujemy na pewno tym wszystkim absolwentom, którzy pomogli nam przy tym, przy organizowaniu tego. Jak również, tak jak już wcześniej wspomniałem, wszystkim firmom, które chętnie odpowiedziały na nasz apel i podzieliły się tym, co mają,
i tutaj nam pomogły przy organizowaniu tego jubileuszu. Jakie znaczenie w historii regionu ma Ropczyckie Liceum, tłumaczy członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszowych Szkoły, dr Jacek Magdoń. Powstanie szkół średnich w Ropczycach w roku 1923 było takim namacalnym skutkiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Ropczyce w II Rzeczypospolitej, chcąc utrzymać status miasta powiatowego, musiały się rozwijać i tutaj drogą do tego rozwoju była bez wątpienia sprawa powstania szkół, dwóch równocześnie, gimnazjum męskiego i seminarium nauczycielskiego żeńskiego. Te szkoły ewoluowały jeszcze w okresie międzywojennym. Gimnazjum między innymi stało się koedukacyjne, ale miasto, inwestując w powstanie tego historycznego budynku, obecnego liceum, dało początek tym dwóm szkołom, które zaczęły kształcić młodych ludzi, nie tylko na potrzeby tutaj miasta i powiatu, ale też szczególnie seminarium nauczycielskie dało nauczycieli, którzy później pracowali w całej Rzeczypospolitej. Oczywiście okres międzywojenny jest takim czasem dość niedługim, ale trzeba powiedzieć, że szkoły działały również bardzo mocno na zewnątrz. Nie tylko stały się takim miejscem, gdzie rozwijały się świetnie organizacje społeczne, takie jak Sodalicja Mariańska, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki, ale też były miejscem, gdzie na przykład wydawano czasopisma szkolne i były to właściwie pierwsze gazetki czy gazety wydawane tutaj w mieście. Więc wielka rola kulturalna, cywilizacyjna szkół, podnosząca rangę miasta. Bardzo trzeba docenić rolę tych nauczycieli i tych szkół w okresie wojny. Wprawdzie Niemcy zabronili kształcenia na poziomie średnim, ale jednak na bazie tej kadry, która tutaj była, prowadzono tajne nauczanie cywilne i wojskowe, a także ruszyły tutaj szkoły zawodowe, które z jednej strony były przykrywką dla tajnego nauczania, a z drugiej strony pozwalały też zatrzymać młodzież tutaj na miejscu. Dzięki temu wielu młodych ludzi nie wyjechało na roboty do Niemiec. I trzeba też powiedzieć, że w tym trudnym okresie, szczególnie lat 30., gdzie z jednej strony odczuwalne były skutki światowego kryzysu, ogromne bezrobocie, szczególnie na wsi, to był ten czas, kiedy również w tych budynkach szkolnych zakwaterowano w latach 1937-39 Junackie Chówce Pracy. Była to organizacja paramilitarna, ale dająca też pracę bezrobotnej młodzieży. Ona też odegrała swoją rolę i to też wpisuje się częściowo w historię szkolnictwa. Także trzeba powiedzieć, że ten okres powojenny, kiedy właściwie Ropczyce stają się miastem szkół, on najlepiej pokazuje, że gdyby nie zapoczątkowano całego procesu budowy szkół średnich w okresie międzywojennym, to ranga Ropczyc nie byłaby tak duża, gdyby nie miała tego fundamentu właśnie związanego ze szkołami, z edukacją. Z okazji jubileuszu szkoły powstanie specjalna publikacja dotycząca jej stuletniej historii. Zwyczajowo na taką okoliczność przygotowane są wydawnictwa jubileuszowe, mające taki charakter monograficzny i rzeczywiście na stulecie sięgamy do dokumentów, sięgamy do starych archiwów po to, żeby na nowo odczytać tą historię i pokazać to wydarzenie kolejnym pokoleniom, głównie absolwentów. Muszę powiedzieć jako historyk, że dla mnie te badania początków szkoły są bardzo odkrywcze. Cały zespół autorski przygotowuje publikacje, bo opisać 100 lat historii to jest sprawa niełatwa. Więc z jednej strony my historycy, ja zajmuję się tym okresem początkowym aż do II wojny światowej. Pan Daniel Wójcik opisuje okres od 1945 do 1970
1997 roku. Okres późniejszy będzie uwzględniony w formie kalendarium wydarzeń, oczywiście zilustrowanych zdjęciami, i też znacząca część dotycząca osiągnięć szkoły w ostatnich latach, różnego rodzaju działalności szkolnej, opisana, sfotografowana, tak żeby można było w ciekawy, przystępny sposób o tej historii coś się więcej dowiedzieć. Obchody jubileuszowe zakończą się balem stulecia dla absolwentów szkoły. W niedzielę rano, 9 kwietnia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych odbyło się nabożeństwo rezurekcyjne wraz z uroczystą procesją wokół świątyni, która jest ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa. Wielkanoc to czas, który wypełniony jest radością, nadzieją i wiarą. W niedzielę rano w Sędziszowie Małopolskim wierni wzięli udział w uroczystej procesji związanej z rezurekcją. Wśród modlących się i śpiewających wiernych niesiono figury, a wśród nich zmartwychwstałego Jezusa. Wszyscy byli pełni radości, a dzwony biły w tle, co nadawało temu wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Pusty grób, który symbolizował zmartwychwstanie Jezusa, dodawał jeszcze większej siły wierze i nadziei. W czasie Wigilii Wielkanocnej usłyszeliśmy wezwanie: weselcie się zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio promieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Posłuszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej procesji za Chrystusem Zmartwychwstałym, aby wyznać naszą wiarę w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie, będziemy dziękować za to, że otworzył wierzącym Królestwo Niebios. Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Zbawimy Cię, gdy on w
Dzisiaj Jezus Zmartwychwstały staje naprzeciwko nas, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Pan Jezus zrobił dla nas, można powiedzieć, wszystko. Od nas tylko jedno zależy. Czy my to wykorzystamy? Powiedział w homilii wikariusz w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sędziszowie Małopolskim, ksiądz Krzysztof Kalamaszek. Pan Jezus udowodnił nam przez krzyż i zmartwychwstanie, że nas bardzo kocha. Nas, Ciebie, konkretnie daną osobę. Nie ogół tylko. Konkretnie każdego z nas. Bóg kocha Ciebie. My dzisiaj dajemy świadectwo i tą mszą rezurekcyjną, wcześniej procesją, że oznajmiamy to, bo wierzę, że kochamy. Nie tylko z tradycji, bo pasowało przyjść na 6 rano. Tak zrywać je wcześnie, w niedzielę.
byłoby bez sensu, ale z miłością to ma sens. Dlatego, kochani, właśnie uczmy się tego, aby uczyć się być z Bogiem na ziemi. Bo gdy przyjdzie śmierć, która zresztą już została na szczęście pokonana przez Pana Jezusa, więc dla nas śmierć już nie jest czymś, jakimś wielkim wrogiem, a nawet święty Franciszek mówił, nasza siostra śmierć, bo już została jakby ujarzmiona przez Boga. To, kochani, gdy przejdziemy przez tę granicę śmierci, to jeżeli tutaj na ziemi zbudowałeś dobrą relację z Panem Bogiem, uczyłeś się Go kochać i naprawdę tak po ludzku, nieraz może i ułomnie, ale jednak próbowałeś kochać i chciałeś być z Nim, jak tylko mogłeś, to Twoje serce Go po śmierci rozpozna i gdy ta osoba, która gdzieś tam być może, albo głos, który usłyszysz, chodź ze mną, dziecko, to Twoje serce Go rozpozna. To jest Jezus. I z radością będziesz chciała i chciał pójść za Nim. Bo jeżeli my na ziemi będziemy mieć dystans do Pana Boga, tylko tradycyjnie na Niego patrzeć, bo pasuje, czyli nie mieć relacji, nie mieć związanego serca z Bogiem, to gdy usłyszymy ten głos, to powiemy, nie znam Cię. Nie wiem, kim jesteś. Nie chcę iść tam z Tobą. A to nazywamy wtedy właśnie tym samopotępieniem. Bo my sami odchodzimy od Boga. I szatan, perfidnik właśnie nas by tego chciał nauczyć już tutaj na ziemi. A po co nam msze? A po co uczynki dobre z wiary wynikające? Bo kochani, nasza wiara to nie tylko, że mamy wierzyć. To wierzyć to się pokazuje, a nie tylko mówi. Właśnie przez uczynki, szczególnie przykazanie miłości. Do Boga, drugiego człowieka, czyli bliźniego i siebie samego. To są takie nasze, kochani, podstawy. Budujmy więc tą relację z Panem Jezusem Zmartwychwstałym, który nas bardzo kocha, więc mamy co Mu odwzajemniać. I mamy dowód tego, że nas kocha. Ciebie i mnie. Trzymajmy się przez sakramenty, Słowo Boże, wspólnotę i pokazujmy wiarę przez te dobre uczynki. A za to wszystko, po śmierci, gdy Boga zobaczysz, On z radością Cię będzie chciał przyjąć do niebieskiego Jeruzalem, czyli do nieba, które Tobie sobie życzę. Amen. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza 20 kwietnia na spotkanie z biskupem seniorem diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. Celem spotkania jest lepsze poznanie i zrozumienie sytuacji oraz problemów Ukrainy i ich mieszkańców. Biskup senior Marian Buczek ze względu na swoją wieloletnią pracę i posługę na tamtym terenie ma bogatą wiedzę na temat narodu ukraińskiego, a także wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą, mówi dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Agnieszka Ochał. Podczas spotkania będzie można zakupić ciekawą publikację, wywiad z biskupem. Kim jest ksiądz biskup Marian Buczek? Biskup Marian Buczek urodził się w małej wiosce, obecnie jest to Cieszanów. Później uczęszczał do szkoły podstawowej właśnie w Cieszanowie, a co ciekawe ukończył technikum mechanizacji rolnictwa w Łańcucie. Później studiował w seminarium duchownym w Przemyślu i już można powiedzieć, że na stałe związał się z tematami, problemami kościoła ukraińskiego. Jaka książka będzie promowana podczas spotkania? Książka, którą będzie można zakupić podczas spotkania, nosi tytuł Biskup Polski na Siczy Kozackiej. Jest autorstwa Włodzimierza Osadczego. To nic innego jak wywiad rzeka właśnie z biskupem, który, można powiedzieć, budował, odbudowywał, tworzył Kościół katolicki na Ukrainie. I no, trzeba powiedzieć, że wszystko to, co przekazuje biskup, bo tych przekazów mamy też wiele w internecie, jakichś jego wywiadów, pokazują właśnie te problemy głównie moralne, duchowe i materialne Kościoła, które wpływają na tą sytuację także, którą możemy dzisiaj obserwować, którą możemy ocenić. Dlatego warto spotkać się z tą osobą, warto poznać książkę, ponieważ wtedy zyskujemy oprócz wiedzy też taką świeżość spojrzenia na te problemy, z którymi my też się zmierzamy. Wieloletnia posługa biskupa Buczka skupiała się głównie na rozmowie i konkretnej pomocy. O tym również będzie można się
dowiedzieć podczas spotkania w Ropczyckim Pceku. On na pewno cieszy się z tych sukcesów, które udało mu się osiągnąć, czyli to są na pewno dialogi z Kościołem prawosławnym, te może być może mniej lub bardziej udane. To także ta wielość pomocy i duchowej, i materialnej, którą udało się mu nieść, czy wręcz, trzeba powiedzieć sobie, odbudować Kościół rzymskokatolicki na odległych dla nas terenach diecezji charkowsko-zaporowskiej, terenów, które w zasadzie znamy tylko z trylogii Henryka Sienkiewicza. Spotkanie biskupa Mariana Buczka z mieszkańcami powiatu ropczycko-sędziszowskiego zainicjował prezes Fundacji Instytutu Dziedzictwa Kresowego, profesor Adam Kulczycki. Odbędzie się ono 20 kwietnia o godzinie 17 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego materiału edukacyjnego, który powstał we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach. W pierwszym odcinku skupiamy się na trudnym temacie przemocy rówieśniczej. Poradnictwo w formie filmów prowadzić będzie wykwalifikowana kadra z placówki. Materiały te stanowią odpowiedź na najczęściej zgłaszane problemy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach. Mówiąc o przemocy rówieśniczej, należy sobie zadać na początku pytanie, czym jest ta przemoc rówieśnicza. Zastanawiając się jakby nad tą przemocą, to należy wprowadzić takie pojęcie bullyingu. Bullying, mówiąc jakby po polsku, to jest nękanie, dręczenie. I ono ma jakby kilka takich cech charakterystycznych. Między innymi takie poczucie tej osoby, która doświadcza tej przemocy, poczucie takiej krzywdy. Czyli osoba, która doświadcza tej przemocy, czuje się pokrzywdzona, zraniona w jakiś sposób. Nie tylko fizycznie, ale też może być taka krzywda emocjonalna. Druga rzecz, taka cecha, to jest taka nierównowaga sił. To może być taka faktyczna, realna nierównowaga sił, albo taka subiektywna, którą doświadcza, którą czuje ta osoba, która doświadcza tej przemocy. Czyli może mieć takie poczucie, że jest tutaj nierównowaga sił. Co tutaj mam na myśli? To może być taka nierównowaga, jeśli chodzi o liczebność, czyli kilka osób, powiedzmy, znęca się nad jedną osobą. To może być też taka przewaga fizyczna, psychiczna, emocjonalna, społeczna. Kolejną cechą jest taka intencjonalność, to znaczy sprawca tej przemocy robi to jakby umyślnie. Ma taką intencję zaszkodzić tej osobie. I jeszcze taka jedna cecha to regularność, czyli powtarzalność. Tutaj mam na myśli taką sytuację, że te, powiedzmy, akty, te czyny przemocy są regularne. Zdarzają się niejednokrotnie, tylko są powtarzane. Mówiąc o tej przemocy, tutaj też należy zastanowić się, jak ona powstaje. To nie jest tak, że ona powstaje od razu. To jest pewien proces. Tu takim, myślę, ciekawym przykładem może być porównanie tego bullyingu do pożaru lasu. Często to jest tak, że ten pożar lasu nie zdarza się od razu, tylko zaprusza się poprzez jakiś niedopałek, jakąś iskrę i z czasem po prostu ten pożar rośnie. I analogicznie do sytuacji przemocy, tego bullyingu, nie wystarczy jedna sytuacja czy jeden mały incydent, to muszą się jakby powtarzać pewne sytuacje, żeby to urosło. Idąc jakby dalej z tym przykładem, jakie wnioski z tego można wyciągnąć, to tak samo jak z tym lasem. Jeśli
ten nasłuch będzie się palił, to ciężko go będzie ugasić. I tak samo jest z tą przemocą. Jeśli my szybko zareagujemy, zdepczemy ten niedopałek, będziemy reagować na takie małe objawy tej przemocy, to jest większa szansa na to, że łatwiej będzie ją po prostu powstrzymać. Tutaj też należy zastanowić się nad tym, jakie jakby konsekwencje, jakie skutki przynosi taka przemoc rówieśnicza. Badania, które są prowadzone na całym świecie, również w Polsce już od wielu, wielu lat, dziesięcioleci, dobitnie pokazują bez żadnych wątpliwości, że to przynosi bardzo negatywne skutki dla zdrowia psychicznego i takiego codziennego funkcjonowania tej młodzieży. Zarówno dla tego, tej osoby, która doświadcza tej przemocy, ale zarówno dla tych osób, które są wokół, to znaczy sprawcy przemocy i świadków. Takimi najbardziej, myślę, wyraźnymi objawami, takimi konsekwencjami tej przemocy jest taki obszar funkcjonowania tego młodego człowieka. Zdrowie psychiczne, fizyczne. Takie osoby też często popadają w jakieś, nie wiem, różnego rodzaju depresje, stany lękowe. Też widać właśnie obniżony nastrój. Widzimy też jakieś objawy psychosomatyczne, bóle głowy, ból brzucha. Patrząc też na taki obszar, powiedzmy, funkcjonowania społecznego, widzimy, że taka osoba, która doświadcza tej przemocy, też gorzej sobie radzi i w relacjach, jest bardziej wycofana, lękliwa, ma problemy z zaufaniem, problemy z samooceną, poczuciem własnej wartości. Widzimy też na przykład problemy z odżywianiem, może być niechęć do jakiejś w ogóle aktywności jakiejkolwiek, chodzenia do szkoły, wagarowanie, opuszczanie się w ogóle w nauce. Widzimy taki szereg konsekwencji. I co więcej, to też nie jest tak, że takie dziecko, które doświadcza przemocy w tej szkole, później idąc dalej, wychodząc z tej szkoły, to zostawia. Ono, kończąc szkołę, idąc dalej, prawda, bierze to ze sobą, te doświadczenia. Czyli mówiąc też tak krótko, przynosi, jakby idzie z tymi doświadczeniami jakby w dorosłość, wchodzi w dorosłość. To nie jest tak, że w szkole to zostawia i koniec. Więc możemy tutaj mówić o też pewnego rodzaju jakiejś takiej traumie czasami takiego dziecka. I pewnego rodzaju takim kryzysie, którego świadcza i to z nim zostaje do końca życia. Też odwołując się do badań naukowych, które jakby zajmują się tym tematem przemocy rówieśniczej, zarówno w Polsce, ale też na świecie, mamy takie wnioski, że ta przemoc rówieśnicza w Polsce jest rozwinięta, że tak powiem, na takim przeciętnym poziomie, ani bardzo wysokim, ani bardzo niskim. Natomiast jeśli chodzi o taką trochę inną część tej przemocy rówieśniczej, którą też badano, czyli takie relacje rówieśnicze, takie pozytywne relacje rówieśnicze, tutaj sprawdzali taką ocenę uczniów. I tutaj wyniki są słabsze. Co to znaczy? Uczniowie oceniali, że te relacje rówieśnicze, które mają w szkole, nie są zbyt dobre. Nie ma poczucia wspólnoty, nie ma takiego zaangażowania w sprawy szkoły. I to jest taki obszar, który należy gdzieś tam wspierać u tych młodych ludzi, żeby budować w nich takie poczucie przynależności, chęci do budowania, współpracy i działania. Myślę sobie tutaj, można się teraz nad tym zastanowić, okej, to co robić, żeby budować, żeby w takiej sytuacji, gdy już taka przemoc rówieśnicza nastąpi, co robić? Często się zdarza tak, że taka odpowiedzialność za tą sytuację, która się wydarzyła, jest trochę przerzucana między rodzicami a nauczycielami w szkole. Rodzic potrafi powiedzieć na przykład, skoro to się wydarzyło w szkole, to niech szkoła się tym zajmie. U mnie w domu jest dziecko grzeczne. Z drugiej strony szkoła czasami może tak zareagować, mówiąc, że to jest problem wychowawczy, więc rodzic musi w domu tutaj zadziałać. No takie podejście donikąd nie prowadzi. Jedyną taką szansą, żeby tutaj coś zbudować i jakoś coś wypracować, no to jest granie do wspólnej bramki, czyli współdziałanie zarówno rodziców, jak i tej instytucji szkoły. Tutaj należy wspólnie usiąść do rozmowy i jakoś zadziałać. Pokrótce teraz opowiem o tym, co można zrobić w sytuacjach, gdy dziecko jest sprawcą przemocy, jest ofiarą takiej przemocy, czyli która doświadcza tej przemocy, ale też w sytuacji, gdy jest takim świadkiem.
Teraz skupimy się chwilkę na tym, co może zrobić przede wszystkim rodzic, ale z taką współpracą ze szkołą, w sytuacji, gdy jego dziecko doświadcza tej przemocy. Często jest tak, że rodzice trochę mówią, że nic się nie dzieje, trochę bagatelizują sytuację. Tutaj chciałem uczulić wszystkich rodziców na to, żeby reagowali w każdej sytuacji. Lepiej się przyjrzeć sytuacji, niż później obudzić się i zauważyć, że jest za późno, gdzie trochę już ta przemoc, ta sytuacja za bardzo urosła. Więc tutaj musi nastąpić coś takiego, że musi być spotkanie w szkole z rodzicami i nauczycielami, prawda, którzy gdzieś tam pracują z tym dzieckiem, wychowawcą czy pedagogiem. Przede wszystkim należy sobie jakby omówić całą sytuację, czyli co zaszło, ustalić fakty. Natomiast to powinno być tylko początkiem do takiej dalszej rozmowy i to, na czym się należy skupić przede wszystkim, to co potem, czyli trochę rozmowa o przyszłości. Czyli co my możemy zrobić później, zarówno jako szkoła i my jako rodzice, żeby tutaj coś zadziałać. Czyli powiedzmy, szkoła, jak będzie monitorowała tą sytuację, jak będzie wspierać tego ucznia. Z drugiej strony rodzic też. Co on zrobi, prawda, w tej sytuacji? Czasami też jest tak, że ta jedna rozmowa jest i koniec, prawda? Natomiast tutaj też, myślę, należy potraktować taką rozmowę jako początek do tego, żeby sytuację monitorować i coś później sprawdzać, czy nie wiem, to, co wprowadzamy, te nasze działania, mają jakieś efekty pozytywne. Jeśli nie, coś nie działa, to skorygować i zrobić coś inaczej. Często dziecko, które doświadcza przemocy, ma obniżone poczucie własnej wartości. Czyli czuje się źle z samym sobą, myśli na swój temat bardzo negatywnie. I oczywiście tutaj rolą rodzica jest wspierać takie dziecko. To, co jest takie niepokojące, to że rodzic wyręcza to dziecko. Czyli w sytuacji, gdy dziecko z czymś sobie nie radzi, ma sytuację jakąś trudną, prawda, ktoś mu dokucza, to często rodzic go wyręcza. Natomiast tutaj chciałbym uczulić na taką sytuację, żeby też ocenić tą sytuację. W taki sposób, żeby ocenić kompetencje tego swojego dziecka i sprawdzić, na ile on sobie w tej sytuacji może sam poradzić. I dopiero w sytuacji, gdy faktycznie może to przekracza jego kompetencje, to nawet nie wyręczyć, ale go wesprzeć w tym. Tutaj bardzo chciałbym na to uczulić, żeby dziecka nie wyręczać, bardziej go wesprzeć. Na tym nam zależy. Bo proszę też zauważyć, co się dzieje z takim dzieckiem, które jest wyręczane. Tutaj możemy też trochę mówić o takim modelu wychowania nadopiekuńczym. To znaczy, jeśli dziecko jest nadmiernie chronione, rodzic go wszystkim wyręcza, to dziecko uczy się w konsekwencji takiej bezradności. Nie wierzy w siebie, ma poczucie takich niskich kompetencji. Więc żeby tutaj w dziecku budować takie pozytywne kompetencje, zaradności, takiego poczucia kompetencji, że dziecko da sobie radę, to należy wspierać, nie wyręczać. Kolejna sytuacja to jest taka, gdy rodzic doświadcza, że to jego dziecko okazuje się sprawcą tej przemocy. To też jest sytuacja trudna, bo często rodzicowi to się kłóci z takim obrazem jego dziecka. Nie podejrzewałby, że jego dziecko byłoby do tego zdolne, mogłoby kogoś uderzyć czy komuś dokuczać. Często rodzic zauważa, że w domu dziecko jest grzeczne. Natomiast słyszy na przykład ze szkoły, że tam coś się takiego dzieje, że dziecko grzeczne nie jest. I tak często jest właśnie, że dziecko inne zachowania będzie prezentowało w szkole, a inne w domu. Więc tutaj chciałbym też zaznaczyć, żeby z góry nie zakładać, że nasze dziecko by tego nie mogło zrobić. Każde dziecko jest do tego zdolne. To nie wynika z tego, że dziecko jest złe, czy jest gorzej wychowane. To często po prostu jest wynik pewnej presji grupy, tych takich procesów grupowych. I co w takiej sytuacji robić? Trochę analogicznie jak w poprzedniej sytuacji, o której mówiłem, tutaj też należy usiąść i zastanowić się wspólnie też ze szkołą,
co zaszło, czyli ustalić fakty, porozmawiać o tym. Na pewno łatwiej się rozmawia z nauczycielami ze szkoły, gdy jest przyjemnie, fajnie, no, czasami są też trudne sytuacje i to jest taka sytuacja, no, gdzie po prostu też należy siąść i porozmawiać. Należy podkreślić taką bardzo ważną rzecz. Zarówno rodzice, jak i szkoła powinny zająć jedno stanowisko. I dziecko powinno dostać komunikat bardzo jasny, bardzo wyraźny, bardzo stanowczy, który mówi, że nie ma przyzwolenia, nie ma akceptacji na takie zachowanie. Mówię bardzo wyraźny i bardzo spójny komunikat, bo może być tak, że na takim spotkaniu faktycznie rodzice i nauczyciele gdzieś to powiedzą, natomiast dziecko później wraca do domu z takim rodzicem i może od rodzica usłyszeć, nic się nie stało, zareagowałeś emocjonalnie, albo musisz się bronić, prawda? Więc tutaj już jest ta sprzeczność komunikatu. Dlatego tutaj to podkreślam bardzo wyraźnie, musi być bardzo stanowczy i jasny komunikat i spójny zarówno szkoły, jak i domu. Oczywiście przy takiej pełnej akceptacji i wsparciu tego dziecka, prawda? Ten komunikat powinien być wyrażony. Obok takiego wyraźnego komunikatu, czyli takiego postawienia granicy, że na to nie ma przyzwolenia, nie akceptujemy takiego zachowania, to jest złe, nie wolno okazywać braku szacunku i w ten sposób poniżać kogoś, powinna być też taka przestrzeń do tego, żeby ten młody człowiek miał możliwość przeprosić, zrehabilitować się. Tutaj proszę też unikać takiej sytuacji, żeby na dziecko krzyczeć, żeby też zareagować emocjonalnie. Karanie nie będzie pomocne. Tutaj też właśnie dziecko powinno dać taki komunikat, nie akceptujemy, przyzna się do odpowiedzialności i wspólnie pomożemy ci przez to przejść. To warto, żeby dziecko usłyszało i to na pewno będzie bardziej skuteczne niż tylko ukaranie tego młodego człowieka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Badacze, którzy zajmują się przemocą rówieśniczą, zgodnie też zauważają, że jeśli taka przemoc się dzieje w klasie, to ona dotyczy wszystkich. Zarówno sprawców, tych, którzy doświadczają, ale również świadków. I tutaj na świadkach chciałbym się teraz skupić, bo ten świadek, który obserwuje taką przemoc, też w nim się dzieją pewne rzeczy. Doświadczy różnych emocji, coś się z nim dzieje i w konsekwencji może jakoś zareagować, może podjąć jakieś działania. Tutaj można wyróżnić jakby takie cztery role takiego świadka. Pierwsza rola to jest taki świadek, który jest aktywny, wspierający. W takim sensie on wspiera tego sprawcę. On raczej nie będzie inicjatorem, nie będzie specjalnie sam prowokował, natomiast on przyłączy się do tego, który tą przemoc stosuje. Kolejną rolą takiego świadka jest taki wzmacniacz. To jest taka osoba, która wzmacnia zachowania agresywne. To znaczy, może nie będzie aktywnie uczestniczył w krzywdzeniu, natomiast będzie dawało takie przyzwolenie, nie wiem, czy śmiejąc się, prawda, z tej sytuacji, gdy ktoś cierpi, czy bijąc brawo, czy w jakiś inny sposób będzie aprobowała tą sytuację. Kolejną rolą takiego świadka jest taki bierny obserwator, czyli to jest osoba, która ani nie angażuje się w sprawy, żeby kogoś krzywdzić, ale też nie wspiera tego, który cierpi. I ostatni świadek to jest taki świadek aktywny, który działa. To jest taki świadek, który wspiera osobę, która doświadcza tej przemocy. Mogą być tutaj różne takie działania tego świadka, które mogą pomóc. No przede wszystkim to jest taka może konfrontacja, czyli ktoś, kto stanie w obronie tego, który cierpi. To myślę jest najtrudniejsza taka reakcja, chyba najbardziej pożądana też. Natomiast można też wspierać taką osobę w inny sposób, na przykład poprzez podejście do tej osoby, która doświadcza tej przemocy i po prostu z nią porozmawiać, okazać mu takie wsparcie. Takie pozytywne aktywizowanie świadków, też jak dowodzą badania, jest jednym z najskuteczniejszych metod do tego, żeby działać przeciw przemocy rówieśniczej. Dlatego tutaj będzie bardzo istotne to, żeby angażować tych świadków w taki pozytywny sposób. I mówiąc o tym, możemy się wspólnie zastanowić, jakie kompetencje i co dziecko takie powinno usłyszeć, żeby takie kompetencje, powiedzmy, prospołeczne sobie wyrobić.
Tutaj chodzi o to, żeby to dziecko usłyszało taki komunikat, przede wszystkim w domu, żeby taki komunikat był do niego jakby powtarzany, żeby to było coś normalnego. Taki komunikat powinien brzmieć, że dobrze jest pomagać. Dobrze jest pomagać, ponieważ to może budować poczucie własnej wartości. Dzięki pomaganiu można jakieś przyjaźnie zawrzeć. Dziecko powinno słyszeć taki komunikat w domu. Pomaganie jest potrzebne, jest ważne i warto to robić. Żeby też dziecko nie było takiego nauczone takiego czegoś, że jest obserwatorem, że jeśli widzi jakąś sytuację, gdy dzieje się coś złego, jakaś krzywda komuś innemu, to nie będzie dawało na to przyzwolenia, tylko jakoś zareaguje. Skoro dziecko czuje się częścią jakiejś społeczności, przynależy do tej grupy, że miało poczucie, że nie będzie na to patrzeć obojętnie. Kolejną taką rzeczą, którą warto dziecko uczyć, jest takie zaangażowanie społeczne. Czyli warto, żeby dziecko poza jakimiś lekcjami miało zajęcia pozalekcyjne, czy to jakieś artystyczne, czy sportowe, czy jakieś o charakterze wolontarystycznym, żeby miało możliwość doświadczać takiej współpracy z różnymi grupami społecznymi. To uczy dziecko różnych takich kompetencji społecznych, które są jakby szalenie istotne w takim pojęciu budowania pozytywnych relacji z innymi. Kolejną kompetencją jest taka kompetencja słuchania. Dobrze, żeby dziecko było nauczone słuchać tego drugiego człowieka. Żeby nie miało takiego czegoś, żeby tylko czekało w rozmowie z drugim człowiekiem, żeby tylko swoje 3 grosze wtrącić. Taka uważność na drugiego człowieka, takie żywe zainteresowanie tym drugim człowiekiem. Mówi się, że osoby, które dobrze słuchają, które są dobrymi słuchaczami, są też bardziej lubiane. I taka jeszcze jedna rzecz na koniec. Należy uświadomić, myślę też nauczyć tego młodego człowieka, że te relacje rówieśnicze, których jest, które buduje, to nie zawsze jest tak, że one są jakby bez konfliktów. Tam zawsze wszystko dzieje się dobrze. Należy uświadomić takiego młodego człowieka, że czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale to, że jest gorzej, nie świadczy, że ta przyjaźń, ta znajomość musi się skończyć, prawda? To, że pokłóca się z kolegą, nie musi oznaczać od razu, że już jest koniec znajomości. Więc myślę, że to też jest taka bardzo ważna kompetencja, którą warto dziecko uczyć. Że te relacje się buduje i też trzeba włożyć wysiłek, żeby one były. Grzegorz Otok, młody sztangista z Polski, zanotował imponujący występ na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Albanii, zdobywając 10. miejsce w swojej kategorii wagowej. Szczegóły w rozmowie tygodnia. Grzegorz Otok, reprezentujący Polskę i Ludowy Klub Sportowy PZL Lechia, sekcję podnoszenia ciężarów w Sędziszowie Małopolskim, zdobył 10. miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 17 w Albanii. Grzegorz, rywalizując w kategorii wagowej plus 102 kg, pokonał konkurencję i zaliczył wynik 260 kg w dwuboju. Wyróżnił się wynikiem 110 kg w rwaniu oraz podrzucie 150 kg. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi rozmowy w studio telewizji Sędziszów Małopolski są wspomniany Grzegorz Otok, witam serdecznie, oraz jego trener Ludowego Klubu Sportowego PZL Lechia Sędziszów Małopolski, prezes Podkarpackiej Federacji Sportu, pan Mateusz Błachowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Na początek pytanie do Grzegorza. Jakie było Twoje uczucie, kiedy dowiedziałeś się o swoim 10. miejscu na tych mistrzostwach? Nie ukrywam, to było jedno z lepszych uczuć, ale no jak na początku nie wiedziałem, że będę miał to 10. miejsce, bo miałem startować w kategorii 102. Miałem mieć 13. miejsce, tam z trenerami w końcu na kadrach uzgodniliśmy, że będzie lepiej jak pojadę, dobiję wagę. Tam na zawodach na wadze już ważyłem tam 102-400. Więc dobiłem fajnie, dobrze wagę. No i udało się, że miałem to 10. miejsce. Jednak jak jedzie się na takie zawody jak Mistrzostwa Świata, to już jest strasznie duży poziom, więc czuję takie wyróżnienie.
Ma trener, kiedy dotarła do pana informacja o tym sukcesie, pierwsza reakcja? Ja powiem szczerze, że śledziłem na bieżąco. Czekałem praktycznie w blokach startowych na rozpoczęcie. No, przeżywałem to więcej niż na zawodach, w których uczestniczę, jak to mówią, mam kontakt z zawodnikiem, a ja śledząc zawody nie miałem możliwości ani podpowiedzi. No, człowiek czuje się bezradny. Mamy ciepłe słowo wypowiedziane, jakieś klepnięcie w plecy. Wiem, że wtedy przekazuje się tą moc zawodnikowi i czekałem na ten moment. No, fajnie się zdarzyło, że przede wszystkim miałem możliwość, no, że znowu zawodnik z Lechii startuje na Mistrzostwach Świata. Troszkę jestem niezadowolony, że wystartował w tej ciężkiej wadze, bo goście mieli po 140, po 150 kg wagi. On był takim młodszym bratem, jakby walczył Dawid z Goliatem. No a propos właśnie tej konkurencji, z kim przyszło ci się mierzyć? W kategorii 102+, to głównie miejsca pierwsze zajęła Gruzja, Armenia i tam z Azji, nie pamiętam dokładnie co to za kraj. No i tam większość było właśnie prędzej z Azji, jeden tam, co pamiętam, był z Bułgarii. Nie ukrywam, takie kraje, które są mocne, jak chodzi o dwubój. No ale rzeczywiście co ich wyróżniało, że stanęli jednak na tej czołówce? U nas ciężary praktycznie można reprezentować od 13 roku życia, natomiast dzieci w tamtych krajach trenują wcześniej, są wcześniej dojrzewające. To automatycznie, tak jak nasz Kołecki zaczynał już od 8 roku życia, ten zawodnik na przykład z Ukrainy już ma prawie 10 lat uprawiania sportu, gdzie jest raptem nawet o rok młodszy od Grzesia. Także to jest wcześniejsze wejście w sport, jego uprawianie, nawet jeżeli to się wykonuje ćwiczenia przypominające podnoszenie ciężarów, nie stricte unoszenie ciężarów nad głowę, ale na przykład ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające ogólną sprawność fizyczną, cechy motoryczne. Jakąś lekcję wyniosłeś z tych mistrzostw? Jak wpłynęły one na twoją dalszą karierę? Bardzo dobre doświadczenie, jak chodzi o psychikę, o nastawienie się do danego startu. No i na pewno jedna z najważniejszych lekcji to jest, aby na treningach dać z siebie wszystko i to pokazać później na samym starcie. Panie trenerze, jakie są najważniejsze cechy, jakie powinien mieć ciężarowiec, aby osiągać sukcesy na międzynarodowych scenach? Czy Grzegorz właśnie takie cechy ma? No właśnie, tu akurat Grzesiu w tym momencie wykazał tymi cechami, które predysponują zawodnika do startu na imprezach wysokiej rangi. Bo nie sztuka być treningowym mistrzem Polski. Chodzi o to, żeby to wykazać swoją determinację, pełną ekspresję, siłę na zawodach. Jeżeli ktoś na treningach podnosi, a na zawodach nie podniesie, no to jest to trochę dla trenera niekomfortowe. Natomiast tu Grzesiu akurat na zawodach ligowych, tutaj u nas na terenie, no troszkę mu poszło no, nie tak, jakby chciał. A natomiast na imprezie tej, która była dla niego takim pierwszym przeżyciem praktycznie, no Mistrzostwa Świata od razu, to jest to tak, jakby ktoś wchodził do głębokiej wody, no to każdy się boi, że może być za głęboko, a tu jednak nie. Okazało się, no cztery podejścia, to jest start zaliczony jako, uznany jako dobry, no bardzo dobry by, gdyby wszystkie podejścia zaliczył, ale dobry jest cztery podejścia, dwa podejścia, pierwsze podejście w rwaniu, bo to jest, jakby to powiedzieć, takie wejście zawodnika w zawody. Pierwsze dwa podejście zaliczył, trzecie podejście, 15 na rekord życiowy, miał minimalnie nieudane, bo miał nad głową Joasik, no to jest sport wyczynowy najwyższej klasy, no, Mistrzostwa Świata. I tu już tam brakło
brakło dosłownie, jak to mówią, ziarko piachu brakło. Jakie są największe wyzwania jako trener? Jakie trener musi przezwyciężyć, aby pomóc swoim podopiecznym osiągać takie sukcesy? No przede wszystkim musi przyzwyczaić zawodnika do czasem do sytuacji stresowych. Powiedzmy, zawodnik ma dwa podejście nieudane. I co zrobić, żeby on jednak zapomniał o tym, co było 5 minut temu? Musi wykazać się, odmienić się po prostu. Trener musi tą zawodnikowi tą pewność, że on to wykona. I tutaj mi się wydaje, że Grzesiu akurat wykazał się, co byłem ukontentowany, jakby to powiedzieć, tym, że właśnie na Mistrzostwach Świata, tu gdzie trzeba naprawdę wykazać się już, jak to mówią, wielką wolą walki, To właśnie Grześ się okazał. I być może, jeżeli tak będzie, jeżeli trening będzie, jak to mówią, spójny razem z wizją trenerów kadry, którzy powołują zawodnika do przygotowań. Jeżeli zawodnik tak wystartuje, ma 4-5 podejść, to trener wie, że zawodnik może być dobrym. No tu dobrze jest, Grzesiu ma bardzo dobrą sytuację i dla trenera jest to bardzo korzystne, że ma bardzo mocną nogę od samego początku i to jest, że zawodnik ma wtedy w decydującym momencie ma prawo walczyć, bo ma mocną nogę, jakby to powiedzieć, silne przysiady. I to tak jak, proszę Państwa, jakby porównać gościa kolarza, który bardzo dobrze jedzie cały czas, a końcówkę ma jakby to powiedzieć, słabieńką i wszyscy go mijają jak młode dziecko. Natomiast tutaj, kto ma mocny podrzut, ja to tak mówię i nazywam to tak, mówię takim slangiem sportowym, to ten ma władzę, bo facet podnosi, tu waga nie decydowała, tu decydowało, kto więcej podniesie. I ten kilogram wagi tak się na zawodach taktycznie ugrywa, że zawodnik podchodzi pierwsze, drugie, trzecie, ale potem w podrzucie ten, kto ostatnie podejście wykona, ten jest gość. Jakie metody treningowe pan stosuje w swoim programie treningowym, właśnie żeby ciężarowcy takie sukcesy osiągali? 45 lat już jestem trenerem i ponad 110 medali na Mistrzostwach Polski, to już, wie pan, nabywa się pewnego doświadczenia. Te metody treningowe są oparte od, no ileś lat jestem też trenerem kadry wojewódzkiej i trenerem kadry, byłem asystentem trenera, przepraszam bardzo, ale kiedyś byłem też kierownikiem ekipy, gdzie trener kadry, trener Grzesia teraz w kadrze, był moim podwładnym. No tak się nieszczęśliwie złożyło. A trenerka kadry kobiet jest moją zawodniczką i z Lechii Sędziszów teraz startuje. Tak. Grzegorz, wracam jeszcze do ciebie z pytaniem, w ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z podnoszeniem ciężarów? Czy ktoś cię do tego zachęcił? Czy samodzielnie zainteresowałeś się tą dyscypliną? Mój początek wyglądał tak, że chciałem zacząć chodzić na jakąkolwiek siłownię. Pierwsze chciałem zacząć początki z jakąś siłownią kulturystyczną. A było tak, że w końcu spotkałem Maxa Delikata. Ja tam z nim się zadawałem, tam chodziliśmy na boisko i tam graliśmy w piłkę czy coś. Powiedziałem, że chciałbym coś zacząć ze ciężarami. W tamtym momencie ja nie wiedziałem, że on właśnie na podnoszenie ciężarów na Lechię chodzi. Okazało się, że właśnie jest taka siłownia, że są takie możliwości. Poszłem na pierwszy, drugi, trzeci trening i stwierdziłem, że to jest to coś i zostałem do teraz przy tym. A jak przygotowujesz się do takich zawodów wysokiej rangi, choćby właśnie tych w Albanii? No to w tych Albaniach, no to na przykład mieliśmy w ciągu dwóch miesięcy mieliśmy dwie kadry narodowe. Mieliśmy jedną kadrę w lutym na 2 tygodnie w Zakopanem w Zcosie. Dwa treningi dziennie,
raz po dwóch treningach odbudowa, czyli sauna, jakieś tam wanny z maszerami, czy fizjoterapeuta. No i później mieliśmy w marcu też kadrę w Ciechanowie. No i też treningi, tylko tym razem były treningi 2-1, że raz były dwa treningi, raz jeden trening. No i tak samo mieliśmy maszę i saunę. Jakie aspekty zdrowotne i żywieniowe są ważne dla ciężarowców? No przede wszystkim zawodnik musi być, mówiąc tak skrótowo, prosty. No jak ktoś ma, powiedzmy, jakieś uszczerbki w budowie anatomicznej, czyli powiedzmy skrzywienie kręgosłupa, czy coś takiego, trzeba wykonywać ćwiczenia siłowe, ale no podnoszenie ciężarów są elementem eliminującym ze sportu. Natomiast no trzeba być przede wszystkim, mówiąc tak, jak rozmawia się między kolegami, trenerami, trzeba mieć czaszkę, trzeba myśleć i cały czas być przygotowanym, nie bać się ciężaru. Nie widzę takiej możliwości. Raz spotkałem się z faktem, że trener mówił do zawodnika: nie bój się. No jak tak, to się zawodnika praktycznie go eliminuje ze startu. Mówi: no nie bój się. No to wiadomo, że trener mu sugeruje, że coś mu się stać może. Natomiast tutaj, jeżeli zawodnik trenuje i jest w stałym treningu, po to się trzyma, jakby to powiedzieć, biodra z tyłu, że sztanga pójdzie do przodu, a zawodnik pójdzie do, znaczy oddalony będzie do tyłu. No tak to, co akurat Grzesiowi zostało, troszeczkę sztanga z przodu, no i dokonał siadu na pomoście, bo dlatego musiał powtarzać jeszcze raz te 150. Grzegorz, masz swojego sportowego idola lub wzór do naśladowania w tej dyscyplinie? Kiedyś na początku oglądałem takie właśnie podnoszenie ciężarów, to i w sumie do tej pory to jest Szymon Kołecki, który też podnosił ciężary i miał chyba złoto na olimpiadzie. Co radzisz młodym ludziom, którzy chcieliby zacząć właśnie trenować podnoszenie ciężarów? Jakie są twoje najlepsze porady dla początkujących? Ja na pewno nie bać się tego, że coś tam się stanie, czy jakieś się krzywda stanie, i też mogę to powiedzieć do rodziców, że naprawdę pod dobrym okiem trenerów i pod opieką to są małe stopnie, że może się tam stać, bo nie ukrywam, może się stać krzywda, ale to na pewno w małym stopniu. Zgadza się, panie trenerze? No niestety się zgadza. I to jest właśnie sport u nas, podnoszenie ciężarów, tak jest mało kontuzjogenne. Nie to co. No, zdarza się, ale to w momencie, kiedy się zbyt dużo chce, bo dlatego po to jest też trener, żeby w pewnym momencie dać za zawodnik, czasem próbuje, by chciał pobić rekordy, co trening by chciał pobić, no taki jest pęd, czy coś. Ja natomiast zawsze wolę, żeby, tak jak powiedział docent Dziedzic na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, lepiej być niedotrenowanym, jak przetrenowanym, bo niedotrenowanym to tam można stracić 2 kilo, a przetrenowanym nabyć kontuzję, to jest jedno, ale przetrenowanie też powoduje, że wyniku można nie poprawić przez pół roku nawet. I wtedy od razu jest odczucie psychiczne, że nie pomaga. Wynik, trenuje dużo, a wynik, jak to mówią, obniża się. To jest destrukcyjne działanie. Natomiast jeżeli ktoś trenuje i z przyjemnością, to ja jestem tego zdania, że zawsze trzeba mieć umiar we wszystkim. Jakie cele planuje pan osiągnąć z zespołem ciężarowców w nadchodzącym czasie? Dla mnie najważniejsze są starty międzynarodowe. I tu Grzesiu startował Mistrzostwa Świata, ale ma jeszcze do dyspozycji start w Mistrzostwach Europy. No i druga sprawa, że też na Mistrzostwa Europy też już się przygotowuje Wiktoria Siempińska, która jest
też moją wychowanką, jest, mieszka w Zegorzycach i przygotowuje się do Mistrzostw Europy, ale do lat 15. Zobaczymy, jak to się wszystko wyklaruje, bo ponieważ to jeszcze jest 2 miesiące do startu, 2,5. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze na koniec, panie trenerze, rady, jakie mógłby pan udzielić tym, którzy chcą podnosić ciężary? No rada to jest jedna, proszę państwa. Nie bać się przyjść, bo niektórzy mówią, nawet lekarze, nauczyciele wychowania fizycznego, jak chłopak wysoki, to ma niedobrze, nie powinien podnosić, bo ciężarowiec powinien być niski, bo nie musi tak wysoko podnosić. No nic bardziej mylnego. I facet wysoki, no Grzesiu ma 181 wzrostu, no to można powiedzieć, że jest wysoki, prawda? Filip Drwal i Felon byli mali chłopcy, bo mówią, że nie urośnie. Byli mali chłopcy, mieli po 11 lat zaczęli ćwiczyć, ale dzisiaj mają 188 wzrostu. Nikomu to nie przeszkadza. Kości uciskane szybciej rosną. Taka jest prawda. No to jest, tak jak mówią, no mleko jest dobre. Nieprawda, mleko jest niedobre. Najlepsze są witaminy w surówkach, gdzie ja młodzież namawiam, że jeździmy na zgrupowania. Jeść surówki, możesz nie zjeść schabowego. Tu schabowy to nie jest tak korzystny dla organizmu jak surówki, bo surówki usuwają skutki przemiany materii. Mięśnie w czasie treningu się zakwaszają, natomiast surówki odkwaszają organizm i to jest najważniejsze, ale młodzież dzisiaj nie, bo on po kotletach będzie mocny. Nieprawda. Baszanowski był trenerem na Filipinach i tam opowiadał, przynajmniej mnie, że jedli ryż i byli tak samo mocni. Chińczycy co, schabowe jedzą? Nie. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za pozytywne odpowiedzenie na nasze zaproszenie. Przypominam, moimi i państwa gośćmi rozmowy w studio telewizji Sędziszów Małopolski byli dzisiaj trener sędziszowskich ciężarowców z Ludowego Klubu Sportowego Lechia, PZL Sędziszów, pan Mateusz Błachowicz i ciężarowiec Grzegorz Otok, świeży uczestnik Mistrzostw Świata do lat 17 w Albanii, który tam właśnie zajął 10 miejsce. Dziękuję państwu za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszowtv.pl, kanale YouTube i Facebooku. Podatniku, nadszedł czas na złożenie przez Ciebie deklaracji PIT za rok 2022. Masz czas do 2 maja. Drogi podatniku, w tym roku możesz przekazać już nie 1,5% podatku. Przekazanie 1,5% podatku jest proste i nic nie kosztuje. To Ty decydujesz, komu chcesz przekazać swoje 1,5% podatku. Dla Ciebie to tylko 1,5% podatku, a dla nas to szansa, by zmieniać swoje życie. Nawet najmniejsza kwota Twojego podatku pomoże realizować nasze marzenia.
A teraz zobacz, ile wspólnie udało nam się zdziałać w 2022 roku. Państwa 1,5% podatku przyczyniło się do zorganizowania wyjazdu na kręgle. Wśród naszych uczestników kręgle cieszą się olbrzymią popularnością, dlatego wszystkie rozgrywki w kręgielni są zawsze bardzo emocjonujące, a pobyt w kręgielni dostarczył naszym uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń i emocji. Obcowanie z kulturą kształtuje wyobraźnię, poszerza horyzonty, uwrażliwia na potrzeby innych i uczy konkretnych postaw. Kultura ma istotny wpływ nie tylko na budowanie poczucia estetyki, ale też na formowanie się tożsamości własnej, społecznej czy narodowej. Wyjście do kina czy wyjazdy do teatru i filharmonii możliwe są dzięki przekazaniu nam 1,5% Waszego podatku. To Wy umożliwiacie nam aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Muczne, Bukowe Berto, Halicz, Rozsypaniec, Połosate. Taką właśnie bieszczadzką trasę pokonali w 2022 roku nasi górołazi. Przekazane przez Was środki z 1,5% podatku pozwalają nam przełamywać bariery i realizować marzenia. W 2022 roku środki z 1,5% podatku pozwoliły nam na zorganizowanie wycieczki do Ojcowa. Zwiedzanie jaskini nietoperzowej, największej jaskini Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wywarło na nas ogromne wrażenie. Podczas tej wycieczki uczestniczyliśmy również w zajęciach linowych, podejmując próbę wspinaczki oraz zjazdu na linie. Było to dla nas bardzo ciekawe wyzwanie. Bez dodatkowych środków z 1,5% realizacja tych zamierzeń nie byłaby możliwa. Podczas wypełniania PIT zachęcamy do podania swoich danych, ponieważ każdego roku dla naszych przyjaciół przygotowujemy i przesyłamy niespodzianki. Razem możemy więcej! Dzięki Waszej pomocy i zebranym środkom z 1,5% podatku będziemy mogli kontynuować realizację naszych celów statutowych. Dziękujemy! Thank you.